Dobrze, wracając do języka processing, mamy rysujące się co sekundę elipsy. Dlaczego co sekundę? Dlatego, że mój malarz, który mój draw, odczekuje mi sekundę tutaj i dopiero wtedy rysuje następną elipsę. Ten zapis ma niestety też wpływ na mousepress, ponieważ póki nie wykona się draw, te zdarzenie mousepress nie będzie wykonywane. Tak? Zobaczcie, jeżeli ja mam tutaj rysowanie prostokąta, ja go klikam, pojawia się prostokąt, ale ja kliknąłem i pojawia mi się z sekundowym opóźnieniem. Klikam i sekundowe opóźnienie jest. Klikam, sekundowe opóźnienie jest tutaj ten prostokąt. Wyraźniej to będzie widać, jeżeli te rzeczy sobie wyłączę. Jak wyłączyć coś na chwilę? Od razu nowość. Prawda, w edit mam tutaj comment i uncomment. Uncomment. Czyli utwórz to komentarzem. Albo z powrotem przywróć z bycia komentarzem. Jest to control ukośnik albo zawijas ukośnik w przypadku macOS-a. No więc mogę sobie to zakomentować, czyli na chwilę wyłączyć. To się stało komentarzem, a komentarze są ignorowane przez program. No więc zakomentowałem, uruchamiam i teraz klikam, po sekundzie jest prostokąt. Klikam, no czasami od razu, jeżeli trafię w ten moment, a czasami po sekundzie. Klik, od razu, a wcześniej nie było od razu. Klik, jest opóźnienie. Dlaczego jest opóźnienie? Dlatego, że ten malarz, co prawda nic nie rysuje, ale zostawiłem mu delaya. Jeżeli delaya również tutaj zakomentuję, w tym momencie moje klikanie wróci i znowu będzie natychmiast za każdym razem, nie będzie opóźnień. Klik, 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 klik i jest. Dlatego, że w tym momencie no, nie ma tego opóźnienia. Jeżeli to opóźnienie jest, no to najpierw musi poczekać sekundę, potem odrysowuje scenę. Potem reaguje na mousepress. Mousepress został zapisany, ale niestety odrysowanie następuje później. Z tym się trzeba liczyć. Dobrze, a teraz chciałbym, żeby za moją myszką śledziło, jak to jest i żeby w tym miejscu pojawiała się właśnie elipsa jakaś, albo kółko. Czyli elipsę. I w miejscu myszki, czyli mouse X, mouse Y, no jaki rozmiar, powiedzmy 10 na 10, taka mała elipsa. No i teraz uruchamiam ten program. I jeszcze nie usunąłem delaya. Ten delay mi tu przeszkadza. O, i w tym momencie no, widać, że są tutaj pewne opóźnienia, że ten draw, który jest wykonywany, jeżeli szybko zrobię ruch, no to zanim został wykonany, no to moja myszka już odleciała daleko. Jeżeli jadę pomału, no to te elipsy się tutaj jedna za drugą robią. Jeżeli jadę szybciej, to pojawiają się, ale nie znaczą całego śladu. Dlatego, że nie jest zapamiętywana cała trasa, tylko w momencie, kiedy jest draw, on sprawdza, gdzie jest mysz. Jeżeli pomiędzy kolejnym draw moja mysz zdąży zalecieć daleko, no to te kropki będą daleko od siebie. Jeżeli pomiędzy kolejnym draw moja mysz zdąży zalecieć blisko, no to w tym momencie kropeczki będą blisko. I one są ciągle. A ja bym chciał, żeby te stare znikały. Czyli co bym musiał? Musiałbym przenieść ustawianie koloru tła przed elipsę. Czyli przy każdym draw mój malarz musi mozolnie zamalować całą ścianę. Jak zamaluje całą ścianę, to stawia elipsę. Jeżeli ja ruszę myszką, no to moja myszka zdążyła przelecieć w inne miejsce, a kółeczko dopiero za chwilę tam nadąży, bo dopiero za chwilę funkcja draw się wykona. Tak jak poprzednio, za chwilę się wykonywała, moja mysz była już daleko, a tych wszystkich stanów pośrednich nie załapało. I podobnie tutaj, przeniosę się szybko w inne miejsce, to zanim moja funkcja draw to załapie i przeniesie tam punkcik, to mija troszeczkę czasu. No ale można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu, powolnym, bo powolnym, ale to kółeczko śledzi moją myszkę. Oczywiście rozmiar kółeczka jest podany na sztywno. No to wprowadzamy następną rzecz, czyli zmienne własne. I chciałbym, żeby za każdym kliknięciem myszki kółeczko mi rosło,
Także wywalę może to na razie. Wywalę to, żeby w czasie kliknięcia, no bo to cały czas jest, tak? Jeżeli teraz kliknę, to pojawia się, na chwilę się pojawia prostokąt. Na taką chwilę, że nie zdążymy tego zauważyć, być może nawet na filmie, dlatego, że natychmiast malarz zamalowuje mi tu tło. Więc to już nie jest teraz dobra metoda, żeby tam rysować w tym MousePrest. Ale mogę w tym MousePrest zrobić coś, że mam jakąś zmienną, na przykład rozmiar, i ten rozmiar zwiększę o 1. Rozmiar plus 1. Tak? I w tym momencie mój rozmiar staje się rozmiarem plus 1. Ci, którzy znają inne języki programowania, czy wiedzą troszeczkę o Javie, to mogę rozmiar plus plus napisać. I to jest dokładnie to samo. Albo tak, albo tak. No dwie linijki to zmieni o 2, bo najpierw zmieni o 1 i potem znowu o 1. I teraz podkreśla mi to jako błąd i mówi, że zmienna rozmiar nie istnieje. No bo nigdzie nie zadeklarowałem. Ponieważ zmienna ma być widoczna wewnątrz MousePrest i ma być widoczna wewnątrz Draw, no bo za chwilę tutaj ten rozmiar oczywiście też chcę wpisać, żeby moja elipsa była o rozmiarze rozmiar, no to muszę ją na przykład gdzieś na początku zadeklarować jako int rozmiar równy, no powiedzmy, że startujemy od 10. I teraz moja elipsa jest o rozmiarze 10, kliknąłem, urosła, klikam, rośnie. I teraz moja elipsa już jest odpowiednio duża. I za każdym razem, kiedy kliknę, no to w tym momencie moja elipsa rośnie. Mógłbym zrobić, żeby za każdym razem moja elipsa po kliknięciu miała wylosowany jakiś kolor. Tak? No to proszę bardzo, utworzę zmienną int elipsa r równe powiedzmy 100, int elipsa g równe 100, int elipsa blue równe 100. Dodam teraz tutaj ustawianie koloru. No i moja elipsa ma kolor taki, jaki ustawiłem, czyli 100, 100 i 100. Ale to ma się zmieniać. Za każdym kliknięciem ma się mi zmienić nie tylko rozmiar, ale również kolor. A rozmiar mi ciągle rośnie o 2, więc wywalę sobie to rośnięcie. Tu, jeżeli bym chciał oczywiście o 2, to mogę, albo o 3, to mogę w ten sposób to zapisać. Będzie rosło jeszcze szybciej. Teraz za każdym kliknięciem rośnie o 3 punkty, o 3 piksele. Ale nie o tym chciałem. Chciałem, żeby te elipsa losować. Czyli elipsa R równa się random od 255. No i tutaj okazuje się, że spotkamy błąd. Jest podkreślone random od 255. Dlaczego? Przecież powinno działać. Dlaczego on mi mówi? On podpowiada w błędzie, że nie może przekonwertować z typu float do int. Dlaczego? Dlatego, że funkcja random losuje liczby typu float, czyli zmiennoprzecinkowe liczby rzeczywiste. A ja chcę mieć liczbę całkowitą, nierzeczywistą. W związku z tym muszę to jeszcze rzutować na inta. Tak? Taki zapis mówi, przekształć tą wylosowaną liczbę rzeczywistą na liczbę całkowitą, czyli zignoruj to, co jest po przecinku. To, co jest po kropce dziesiętnej w zasadzie, bo po amerykańsku tutaj jest stosowana kropka, a nie przecinek, tak jak w języku polskim, czy tak jak w zasadach pisowni matematycznej polskiej. Także w tym momencie wylosowałem R. Tak samo sobie wylosuję B i G. Mam losowanie od 0 do 255, czyli tak jak są składowe kolorów. I za każdym razem, kiedy elipsa rośnie, jednocześnie otrzymuje inny losowy kolor. Tak? No tu już jest to trudne, bo co to znaczy, co tu się w ogóle dzieje?
Otóż mamy zmienną, czyli komórkę w pamięci, tak? Jakieś miejsce w pamięci, bo to nie jest jedna komórka, jakieś miejsce w pamięci. I to miejsce w pamięci ma nazwę. Elipsa R, elipsa G, elipsa B. I na początku do tego miejsca w pamięci wrzucam postówce. No i dlatego na początku jest kolor szary, bo 100, 100, 100, czy te same wartości RGB zawsze oznaczają odcień szarości, tak? Bo lecimy po takim mieszaniu. Natomiast jeżeli któryś z kolorów się wybija, no to wypadamy z odcienia szarości w kierunku tego koloru. No, ale tu akurat mamy dokładnie te same. Zresztą to nie ma znaczenia, bo ja je jeden raz ustawiam na starcie. Mógłbym je ustawiać w ogóle w setupie. No, takie ustawianie tutaj poza setupem może troszeczkę nas też zgubić czasami. To nie jest może zbyt ładne. Tu powinienem je tylko zadeklarować, że są, natomiast w setupie im ustawić jeszcze. Natomiast nie mogę zrobić int set, elipsa w setupie, bo wtedy byłyby widoczne tylko w setupie. A ja chcę, żeby elipsa była widoczna i w draw, i w mousepress, no i w setupie też będzie widoczna, chociaż nie wykorzystuję. Czyli przed użyciem tutaj zadeklarowałem, że rozmiar, czyli liczba całkowita, int, integer, liczby całkowite, jest 10. Że kolor czerwony, elipsa R, jest 100. Że kolor zielony, elipsa G, jest 100. Że kolor niebieski, elipsa B, jest 100. I z tym ustawieniem 100, 100, 100, rozmiar 10, wykonuje się funkcja setup, która ustawia rozmiar okienka. Wykonuje się funkcja setup, która ustawia również rozmiar tła. I następnie w kółko wykonywane są funkcje draw. Czyli jest tło, wypełnienie, elipsa. Tło, wypełnienie, elipsa. Tło, wypełnienie, elipsa. Czyli mój malarz mozolnie, no kilka razy na sekundę, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy na sekundę, w kółko, w kółko, w kółko, odmalowuje ścianę, odmalowuje ścianę, odmalowuje ścianę, na niej rysuje elipsę. Ale ta elipsa jest ciągle taka sama, ciągle ma rozmiar i położenie to samo. Do momentu, kiedy no, przesunę myszkę, wtedy jej położenie jest inne. Ale do momentu również, kiedy nacisnę klawisz myszy i w tym momencie, co się dzieje? Zwiększa się jej rozmiar o 3 i losowana jest liczba od 0 do 255, liczba zmiennoprzecinkowa. Dlaczego zmiennoprzecinkowa? Dlatego, że jeżeli mamy na przykład 4,78 i 4 na przykład 781, ten przecinek jest w innym miejscu, prawda? Jeżeli mam 47,89, też jest w innym miejscu ten przecinek. Czyli ta liczba ma przecinek zmienny, a w zasadzie zmienną kropkę dziesiętną, dlatego że w amerykańskim systemie jest tutaj kropeczka dziesiętna. Czyli liczby floating point po angielsku, po amerykańsku floating point, czyli spływającą tutaj kropką liczby. No i w ten sposób ta liczba jest wylosowana i rzutowaniem tak zwanym na typ int my jej mówimy, że to nie jest liczba rzeczywista, że my chcemy ją traktować jako liczbę całkowitą. No a jeżeli ułamek potraktujemy jako liczbę całkowitą, no to zostanie zignorowane to, co było na końcu i automatycznie stanie się liczba całkowita. Czyli jeżeli wyszło na przykład 5,7, no to wyjdzie z tego 5. Tak? Jeżeli wyszło 5,0, to też wyjdzie z tego 5, liczba całkowita. No a my chcemy, żeby to R było liczbą całkowitą od 0 do 255. So, tak to działa. No i to się zmieniło i mousepress się kończy i funkcja draw wywoływana jest od nowa. No więc mamy od nowa tło, wypełnienie, ale teraz jest już inne wypełnienie, bo moja setka została zmieniona na to, co zostało wylosowane. No i w efekcie tego każde kliknięcie sprawia, że moja latająca za myszką kuleczka nie tylko rośnie, ale również ta kuleczka zmienia kolor na zupełnie losowy, jak mu się tam wylosuje. W zasadzie pseudolosowy, bo te liczby nie są dokładnie losowe, ale to nie jest tematem tego odcinka. No to co? Klikamy kciuka w górę, dzięki temu więcej ludzi dowie się o tych filmach. Klikamy subskrybuj, dzięki temu więcej ludzi dowie się o tych filmach i będzie się mogło z nich czegoś nauczyć. Do zobaczenia.